Zadowolony jestem, jak cała drużyna, dumny w meczu. To ile zdrowia włożyliśmy, to ile pracy wykonaliśmy w trakcie meczu, nie tylko, bo w momencie meczu ten cały okres przygotowawczy. Tak jak mówię, można być dumnym i kontynuować to, co zaczęliśmy dzisiaj. Mam nadzieję, że będziemy tak pracować na tyle owocnie, na tyle efektywnie, że takie sytuacje jak dwie kolejki na koniec poprzedniego roku się po prostu nie zdarzy. Będziemy myśleć z meczu na mecz o następnym przeciwniku i teraz jest Anilana. Przez chwilę się tylko będziemy cieszyć z tego zwycięstwa. Żałuję tylko, że to znaczy 4 bramki, można taki wynik też brać w ciemno, bo to jest bardzo dobry zespół, lider i tak dalej, bardzo mocny, który będzie walczył do końca z nami, nie tylko z nami, o te najwyższe miejsca w lidze. No, jest taki ciut niedosyt w postaci tego, że ten wynik mógłby być troszkę wyższy na naszą korzyść, tak? Potrzebne jakieś tam błędy w końcówce, mieliśmy osłabienie. Można było troszkę cierpliwie i to dograć, nie oddawać rzutów tak szybko i pochopnie. Dwie bramki do pustej też niepotrzebne, więc nie ma co narzekać, ale jest jakiś tam troszeczkę niedosyt, że ten wynik mógł być bardziej optymalny w naszą stronę. Jak ten mecz od początku jeszcze to rozwidziało się? Czy nastawialiśmy się na to, że będzie to mecz walki, tak? Dwie wyrównane drużyny, które mają w szeregach też z przeszłością superligową, które dzierżą czołowe miejsca w lidze. Tak jak mówię, spodziewałem się walki z fajnego widowiska i tak to wyglądało. Może to zabrzmi dziwnie, ale przed takimi meczami w domu to nie mam aż takiego stresu jako trener, jak przed meczami z drużynami teoretycznie słabszymi. Mówię tylko teoretycznie, podkreślam tylko teoretycznie, bo jak pokazało ostatnie dwie kolejki, to wcale tak nie jest i każdy z każdym może wygrać, ale jak gdzieś tam spotykamy się z drużyną teoretycznie słabszą na papierze, może przez pryzmat tego, które miejsce zajmuje w tabeli, to troszkę się obawiam tych meczów, bo nie do końca jeszcze potrafimy wejść mentalnie w takie mecze. A żeby funkcjonować na pewno na wysokim poziomie z podkładaniem mentalnym, a tam ten mental jest potrzebny do tego, żeby jakościowo występować na topkę na Superligi, no to jest niezbędne. Tak? I o tym też trzeba dbać, trzeba walczyć nie tylko o poziom sportowy, ale też o tą kwestię, która jest tam głową. Dzisiaj z motywacją nie było problemu? Nie, tak jak mówię, no, z motywacją nie było problemu, tym bardziej, że mieliśmy motywację, tak? W postaci tego, że przed świętami dostaliśmy informację, że jeśli sportowo zrobimy awans, to będziemy po prostu grać organizacyjnie i będziemy radę funkcjonować w Superlidze. Dwa, że od jakiegoś dłuższego czasu nie przegraliśmy po prostu tutaj. Nakręcało nas też to, że zbliżaliśmy się w przyszłości. Więc mecz w domu nie wypada wygrywać. Tak budujemy zespół, tak kształtujemy mentalnie zawodników, że w domu to nie wypada przegrywać. Tak? Trzeba zrobić wszystko, żeby zostali się zdrowia, żeby ci ludzie, którzy tu przychodzą, cieszyli się z wygranym.